Cześć, pamiętajcie, na moim kanale, nazywam się Adam, a w dzisiejszym odcinku pobawimy się na Tattoo Go wraz z moim Passatem B5. Tak więc ja was zapraszam na film. No dobra, co my dzisiaj będziemy robili? Jak wiecie, ten mój Passatik to on bardziej służy, jest taki bardziej wóz roboczy. Nie używam go na co dzień, jedynie w awaryjnych sytuacjach, ewentualnie jak mam jakąś przyczepkę do pociągnięcia, to wtedy Passat idzie w ruch. Passat jest wyposażony w klimatyzację, która działa, a raczej działała do tej pory, bo zaczęło lecieć tam ciepłe powietrze. Zanim pojadę gdzieś tam do warsztatu specjalizującego się w naprawach klimatyzacji, to stwierdziłem, że dlaczego by nie spróbować takich specyfików. Tutaj mamy uszczelniacz do klimatyzacji, AC2Go, czynnik. Jak czytałem, no to tutaj wchodzi do układu prawie 600 gram, a tutaj mamy 170. Ciekaw jestem, czy to w ogóle zadziała. Stawię z tym, to jest tak do uszczelniacza, taki zaworek, przejścióweczka, strzykawka z jakimś płynem żółtym. To jest czynnik R134A. No i taki wężyk z manometrem. Najpierw to zrobimy, to sobie wstrzykniemy ten uszczelniacz właśnie do klimy. Może przejdźmy od razu do auta. Tutaj szukałem właśnie, gdzie są te węże od klimy. No je znalazłem tutaj. Pod ten grubszy, ten chyba jest właśnie wąż niskiego ciśnienia, to pod niego podepniemy ten uszczelniacz. Czekajcie, może to ściągnę tu całkowicie, będzie go przeszkadzało. Czy tutaj coś z czynnika chyba jest, bo ona generalnie chodzi, ale słabo chodzi. Czekajcie, postawię was może tu jakoś na silniku. Kurde, nie będzie widać. No i spróbujemy jedną ręką. No więc odkręcamy sobie ten zaworek. Położmy. Kurde, się pylą i całe auto upierdzielone. Kurde, nie wchodzi. A few moments later. Dobra, wiecie co, jednak pasuje. Po prostu źle to zakładałem. Mamy tak nałożone. No i teraz trzeba ten środek wcisnąć cały. O. Dobra, środek został zaaplikowany. Jest to uszczelniacz. No i co? Pyk, zdjęte. Środek zaaplikowany. To mogę sobie zostawić do późniejszego użytku. W razie czego. No i teraz pozostało nic innego jak uruchomienie samochodu, uruchomienie klimy na maksa. No i będziemy nabijać. Kurwa, coś czuję, że będzie po tej mojej operacji cała klima rozwalona. Ale może coś tu da. Trochę czynnika uciekło, jak tam majstrowałem. Tak, jeszcze zamknąłem samochód. Czekajcie. Odpalamy na maksa. No klima ogólnie chodzi fajnie, znaczy fajnie, no chodziła lepiej mi się wydaje. No ale zobaczymy, może coś ten nasz specyfik da. Idziemy teraz do tutaj, bierzemy puszeczkę, bierzemy manometr, rureczkę, kurde, nie mam jak was teraz tutaj położyć, żeby się tutaj nie latało. Dobra.
najpierw na puszkę na łoże, bo tak kurde ucieka ten gaz z tego. Poczekajcie, położę was tutaj sobie. Kręcimy to. Bo od razu nie przebić. Dobra. Idziemy do samochodu. Dobra, bo to daleko mi nie pojedziecie. Weszło. No i dobra. Teraz musimy... O, dobra. Przebić puszkę. Aczkolwiek już pokazuje, no, że jest prawie, że ok. Teraz trzeba w tą stronę, żeby przebić. Odkręcając, nabijamy klimat. Nie wiem, czy to coś da. Jak długo to mam tak trzymać? O, latarki się odpaliły. Ciekawe, czy będziecie mnie słyszeli. Może mikrofon dam trochę wyżej. Tu jest jakaś niby instrukcja do tego. Zobaczmy. Jak uzupełnić? Trochę miałem silnik klimatyzacji, że się prowadzi na pojemnicy ten sam zabór, tak aby iglica brzegająca stawała się przykryła puszkę. Aha, czyli trzeba od czasu do czasu zamykać puchar. No dobra, no to spróbujemy. Nie wiem, czy coś tam się dzieje. Puszka jest zimna. O, widzicie, to już tak. To w ogóle szron się pojawił. Ciekawe, czy się dobre rurki w ogóle wpiąłem. Tam się zwiększa na tym. Zakręćmy puchę. Dobra. Pucha zamknięta, to mamy na połowie.
powiedzmy. Zresztą wskazuje, na początku było gdzieś tu na samym dole chyba, nie? A zobaczmy w środku. Ej, leci zimne. Leci mrozik fajny. No. Nie no, jest różnica. A wyłączmy. Też leci zimne. Nie no dobra, teraz leci. Takie cieplejsze. Wyłączmy klimę. Nie no, jest różnica. Leci lodowate powietrze. Spadać. Chciałby do jakiej wartości spadnie. Wcześniej jak startowaliśmy, to było ledwo co nad żółtym polem, a teraz mamy ponad połowę. Odkręcę puchę. No to jeszcze weź się. Tu była wcześniej był szrot na tej rurce jednej, na tej lewej, a już szrotu nie ma. Już by się naprawiło? Kurde, fajnie by było. Zakręcam rurkę, tą puszkę. Stoi w miejscu. Kręcam. Wężyki już też ciepłe zrobiły. Te są zimne, ten gorący. Ten zimniutki, ten gorący. Ten gorący, no ciepły. Tu przy tym czuć ciepło. Puszka już ciepła, te są też ciepłe. Dobra, będzie tyle. No i reszta w powietrze poszła, z puchy. Dobra, ja to poskładam teraz do kupy i za chwilę wejdę do auta na małe podsumowanie. No, to już po zabiegu nabijania klimatyzacji. Ej, póki co działa, naprawdę jest zimne powietrze leci. Byłem dostatecznie nastawiony do tego. Jest różnica temperatur, naprawdę. Czy mogę polecieć? No, wiecie, no nie wiem na razie. Bo dopiero co tego użyłem. Ciekaw jestem, jak ten uszczelniacz klimatyzacji, jak on działa, czy on w ogóle działa. A mogę kamerę schodzić, bo się grzeje. Póki co działa. Kurde, ale ziomb jest. Ja pierdzielę. Normalnie para z ust mi leci. Nie wiem, czy nie za bardzo jest nawet. A w ogóle, dlaczego też ten zdecydowałem się na uszczelnienie klimatyzacji? W lato, takiego naprawdę gorące, tam przy 30 plus, nieraz zdarzało mi się, że widziałem tutaj w tych klatkach, jak powietrze, jak para wodna jakby się
unosiła, czy para wodna, nie wiem, czy to para wodna, czy chuj wie co to było, ale ze wszystkich kratek i tam, nie wiem, może znajdę gdzieś ten filmik, kiedyś na telefonie komuś wysyłałem, no to normalnie para taka sobie leciała. Ciekaw jestem, czy to było spowodowane jakąś szczelnością w klimatyzacji, czy czynnik uciekał, czy to co uciekało, nie wiem, ale na razie, no, sztos. Ha, zadowolony jestem, no bo nie wiem, chyba 150 zł zapłaciłem za ten, nie, przepraszam, 180 zł zapłaciłem za ten cały zestaw do nabijania. No nic, zobaczymy. Teraz pewnie troszkę pojeżdżę tym autem. No bo długo stoi, może się nabijnie, nim przejadę. I zobaczymy. Jeżeli przestanie chłodzić jeszcze w tym sezonie, to postaram się nagrać filmik, no i może zaproszę wtedy, o ile się zgodzi, jakikolwiek majster od klimatyzacji, żeby porozmawiać trochę na temat klimy i tych specyfików. Sorry za te tarcie tą brodą po mikrofonie. No i tyle. Jak na razie leci lodówa. Fajnie. No i to by było tyle w tym filmie. Aplikacja no, była łatwa. Na początku myślałem, że nie pasują te nakładki, ale wystarczyło po prostu trochę mocniej je wcisnąć i zaskoczyły. Na pewno na puszkę najpierw trzeba nakręcić ten wężyk, zanim podłączycie go do klimy, no bo będzie spierdalało te całe ciśnienie z klimy. To taki mała wskazówka, jeżeli ktoś z Was to sobie zakupi, to taki zestawik. Te złącza chyba są mniej więcej takie same w każdych autach, chociaż te złącza do klimatyzacji, do zawory od klimatyzacji są mniej więcej chyba we wszystkich autach takie same. Aczkolwiek tam na rolce pisało, że chyba w jakichś Renault są nieco inne. Co, jest tanio, miało być tanio i dobrze, na razie jest to i to, zobaczymy jak długo. Jak wytrzyma chociaż jeden sezon, to będzie baja. Dobra, ja Wam dziękuję za uwagę. W tym filmie to było na tyle. Jeżeli macie jakieś pomysły na jakieś testy innych specyfików do samochodów, no to Passatik chętny przyjmę wszystko. Tak więc ja Wam dziękuję raz jeszcze za uwagę. Nie zapomnijcie zostawić łapki do góry, subskrypcji i komentarza. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć Wam, pozdrawiam.